Pokłon Trzech Magów. Mój wewnętrzny informator mówi: To rozważanie, które otrzymasz i które ci skomentuję, nazwij Ewangelią Wiary. Zostanie ono bowiem przedstawione Tobie i innym po to, aby ukazać Wam potęgę wiary i jej owoce, ażeby utwierdzić Was w wierze w Boga. Widzę małe białe domki Betlejem zgromadzone jak pisklęta pod światłem gwiazd. Przecinają je na krzyż dwie główne drogi. Jedna z nich przebiega miejscowość od jednego krańca do drugiego, ale nie dalej. Druga biegnie z daleka przez całą okolicę i ciągnie się ku innej osadzie. Małą miejscowość przecinają inne, wąskie i kręte uliczki. Nie ma najmniejszej prawidłowości w rozplanowaniu ulic, tak jak to występuje u nas. Dostosowują się one raczej do terenu jego różnych poziomów oraz do położenia domów wybudowanych to tu, to tam, w zależności od kaprysu gruntu jego właściciela. Jedne dróżki zwrócone są w lewo, inne w prawo, a jeszcze inne biegną ukośnie w stosunku do drogi głównej. Wygląda ona jak wstęga, która zamiast biec prosto od jednego punktu do drugiego bez skręcania, rozwija się i pełna jest zawijasów. Od czasu do czasu widać albo mały placyk służący za targowisko, albo jest tu studnia. Albo to reszta gruntu po budowach bez planu, tak krzywa, że już nic nie można na niej zbudować. W miejscu, w którym, jak sądzę, mam się koniecznie zatrzymać, jest właśnie jeden z takich niekształtnych placyków. Powinien być kwadratowy lub chociaż mniej więcej prostokątny. Tymczasem stał się trapezem tak dziwacznym, że wydaje się, Trójkątem ostrokątnym ościętym wierzchołku. U najdłuższego boku, u podstawy tego trójkąta stoi szeroka i niska budowla. Jest największa w okolicy. Od zewnątrz znajduje się gładka i naga ściana, w której znajdują się zaledwie dwie, teraz całkiem zamknięte bramy. Na pierwszym piętrze, natomiast od środka. W jej obszernym kwadracie są liczne okna, a pod nimi ciągną się zarzucone słomą i odpadkami krużganki. Otaczają one podwórze, zaopatrzone w kadzie do pojenia koni i innych zwierząt. Proste kolumny krużganków mają kółka służące do przywiązywania zwierząt. Po jednej stronie dziedzińca mieści się. Obszerna wiata do przetrzymywania trzody i koni. Domyślam się, że to gospoda w Betlejem. Po obu stronach placu jednakowej długości stoją domy i domki. Przed jednymi są niewielkie ogrody, przed innymi ich nie ma. Jedne z nich bowiem stoją zwrócone fasadami w stronę placu, a inne są odwrócone tyłem. Po drugiej znacznie krótszej stronie, naprzeciw gospody będącej miejscem postoju karawan, znajduje się jedyny domek z zewnętrznymi schodami. Kończą się one w połowie fasady i prowadzą do izm mieszkalnych, które znajdują się na piętrze. Wszystkie okna są zamknięte, bo jest noc. Z powodu późnej pory nie widać także nikogo na ulicy. Dostrzegam wzrastającą nocną poświatę. Napływa ona z nieba pełnego gwiazd. Na orientalnym niebie są one piękne, tak jasne i ogromne, że zdają się tak bliskie, iż z łatwością można dosięgnąć i dotknąć te kwiaty błyszczące na aksamitnym nieboskłonie. Podnoszę oczy, żeby dostrzec źródło tego wzrastającego światła. Gwiazda o tak niebywałej wielkości jakby mały księżyc przesuwa się naprzód po niebie nad Betlejem. Inne wydają się gasnąć, żeby zrobić jej miejsce, jak dwórki na przejście królowej. Jej blask góruje nad nimi i sprawia, że znikają w jej świetle. Z tej kuli, zdającej się olbrzymim jasnym szafirem, Rozpalonym od wewnątrz przez słońce wypływa smuga, a w jej dominującą barwę jasnego szafiru wtapiają się żółcie topazów i zielenie szmaragdów, opalizujący blask opali, krwawa czerwień rubinów i łagodne błyski ametystów. Wszystkie drogocenne kamienie ziemi są w tej smudze która zamiata niebo szybkim falującym ruchem, jakby była żywa. Jednak najintensywniejszym kolorem, wydobywającym się z kuli gwiazdy, jest rajski odcień bladego szafiru. Stępuje on, zdobiąc lazurowym srebrem domy, drogę, ziemię Betlejem, kolebkę Zbawiciela. Nie jest to już ubogie miasteczko, które dla nas byłoby mniejsze od wieśniaczy i osady. To jakby zaczarowane miasto z bajki, w którym wszystko jest ze srebra, nawet woda w studniach i zbiornikach wygląda jak płynny diament. Gwiazda, rozbłyskując żywym blaskiem, zatrzymuje się nad małym domem, który znajduje się przy najkrótszym boku placyku. Ani jego mieszkańcy, ani inni betlejemici nie widzą jej, gdyż śpią w pozamykanych domach. Gwiazda zaś wzmaga swe pulsowanie światłem również przez swój ogon, który drży i faluje mocniej, znacząc niemal półkola na niebie. Całe niebo goreje od mnóstwa iskier, które za sobą ciągnie jakby w sieci pełnej klejnotów. Błyszczą one, malując najrozmaitszymi kolorami inne gwiazdy, jakby dla przekazania im radosnej wieści. Mały domek cały jest skąpany w tym płynnym ogniu klejnotów. Dach niewielkiego tarasu, stopnie z ciemnego kamienia, małe drzwi, wszystko jest jakby blokiem czystego srebra pokrytym diamentowym pyłem i perłami. Żaden królewski pałac na ziemi nie miał i nie będzie miał nigdy schodów takich, jak te, po których stąpali aniołowie i których używała ta matka, która jest matką Boga. Drobne stopy niepokalanej dziewicy mogą spoczywać na tej pięknej bieli, te jej małe stopy, które są przeznaczone do wstępowania po stopniach Bożego tronu. Dziewica jednak nic o tym nie wie. Czuwa nad kołyską syna i modli się. W jej duszy jest większy blask niż ten, którym gwiazda ozdabia przedmioty. Główną drogą zbliża się orszak. Konie w uprzęży, inne prowadzone za uzdem. Dromadery i konie z jeźdźcami bądź z ładunkiem. Ten ten kopyt to jakby odgłos wody spadającej na kamienie potoku. Po dotarciu do placu wszyscy zatrzymują się. W promiennym świetle gwiazdy orszak nabiera nadzwyczajnego piękna. Przebogate ozdoby wierzchowców, ubiory jeźdźców, twarze, wyposażenie wszystko to jaśnieje nadzwyczajnie. Blaskiem ożywia się też metal, skóra, jedwab, klejnoty i sierść. Świecą się oczy. Śmieją usta. Bo jeszcze inne piękno wstąpiło w serca, piękno nadprzyrodzonej radości. Podczas gdy słudzy ze zwierzętami udają się do miejsca postoju karawan, trzy dostojne osoby zsiadają z wierzchowców, które sługa zaraz odprowadza gdzie indziej. Oni zaś podchodzą pieszo do domu, tam klękają, uderzają czołem o ziemię i całują proch. To trzej możni. Świadczą o tym ich przebogate stroje. Jeden, o bardzo ciemnej skórze, gdy tylko zsiadł z wielbłąda, owija się cały błyszczącym szalem z jasnego jedwabiu. Czoło Italię ściskają mu kosztowne obręcze. U boku masz tyle lub miecz z gardą bogato zdobioną drogimi kamieniami. Drugi z tych, którzy zsiedli, ze wspaniałych rumaków ubrany jest w przepiękny, prążkowany strój, w którym przeważa barwa żółta. Jego szata uszyta jest jak długie domino, przystrojone kapturem i sznurem, utkanym złotym haftem, wyglądającym jak misterna praca złotnika. Trzeci nosi jedwabną bufiastą koszulę oraz długie i szerokie, zmarszczone. Przy stopach spodnie. Owija się bardzo delikatną chustą, która wygląda jak kwitnący ogród. Tak żywe są zdobiące ją kwiaty. Na głowie ma turban przytrzymany łańcuszkiem ozdobionym diamentami. Po uczczeniu domu, w którym przebywa Zbawiciel, wstają i idą do zajazdu dla karawan. Tam słudzy już kołatali i otwarto im. Tu widzenie urywa się. W trzy godziny później rozpoczyna się sceną hołdu składanego Jezusowi przez magów. Teraz jest dzień. Słońce świeci pięknie na popołudniowym niebie. Jeden ze sług trzech magów przechodzi przez plac i wchodzi na schody małego domku. Wchodzi, potem wychodzi. Wraca do gospody. Wychodzą trzej mędrcy, a za każdym z nich kroczy Jego sługa. Przechodzą przez plac. Nieliczni przechodni oglądają się, żeby spojrzeć na pełne dostojeństwa osobistości, kroczące wolno i uroczyście. Pomiędzy przybyciem sługi a nadejściem tych trzech, mija dobry kwadrans, co dało mieszkańcom domu możliwość przygotowania się na przybycie gości. Przybysze są dziś jeszcze bardziej bogato odziani niż wczorajszego wieczora. Błyszczą jedwabie, połyskują klejnoty, a na głowie tego, który nosi turban, skrzy się i migocy olbrzymi pióropusz składający się z drogocennych piór usianych jeszcze cenniejszymi łuskami. Jeden ze sług niesie całkowicie pokrytą intarsją szkatułę której metalowe wzmocnienia są wykonane ze złota. Drugi ma ze sobą misternej roboty kielich zakryty rzeźbionym wieczkiem cały ze złota. Trzeci niesie rodzaj szerokiej i niskiej amfory, także ze złota, zakorkowanej zamknięciem w kształcie piramidki z osadzonym na wierzchu brylantem. Przedmioty te. Zdają się ciężkie, słudzy bowiem niosą je z wysiłkiem, zwłaszcza szkatułem. Wszyscy trzej idą po schodach, wchodzą do izby prowadzącej od drogi na tyły domu. Przez okno otwarte na słońce widać ogródek. W bocznych ścianach znajdują się drzwi, przez które zagląda rodzina gospodarzy, mężczyzna, niewiasta i troje lub czworo dzieci w różnym wieku. Maryja siedzi z dzieciątkiem na kolanach, a Józef stoi obok. Na widok wchodzących trzech magów Maryja wstaje i kłania się. Ubrana jest całkiem na biało, jakaż jest śliczna w skromnej sukni, zakrywającej ją od szyi do stóp, od ramion do delikatnych nadgarstków. Jakże piękną ma głowę otoczoną koroną jasnych warkoczy, zmocni zarumienioną ze wzruszenia twarzą. Oczy uśmiechają się ze słodyczą, usta zaś wypowiadają słowa pozdrowienia, niech Bóg będzie z wami. Trzej zatrzymują się na chwilę zaskoczeni. Potem podchodzą i upadają do stóp Maryi, proszą, żeby usiadła. Sami nie chcą usiąść, chociaż Maryja o to prosi. Pozostają na kolanach, opuszczając się na pięty. Za nimi klęczą także trzej słudzy, którzy znajdują się tuż za progiem. Postawili przed sobą trzy przyniesione przedmioty i czekają. Trzej mędrcy wpatrują się w dzieciątko, które wydaje się mieć dziewięć miesięcy, może rok. Takie jest silne i mocne. Siedzi teraz na kolanach mamy i śmieje się, szczebiocąc jak ptaszek. Ubrane jest na biało, tak samo jak mama, a na maleńkich stópkach ma sandałki. Szatka jest bardzo prosta. To koszulka, spod której wystają ruchliwe nóżki i pulchniutkie rączki, które chciałyby wszystkiego dotknąć. Nade wszystko śliczna jest jego twarzyczka. Błyszczą ciemno szafirowe oczy i śmieją się usteczka z dołeczkami, odsłaniając pierwsze małe ząbki. Loczki zdają się złotym pyłem, tak są błyszczące i puszyste. Najstarszy z mędrców odzywa się w imieniu wszystkich. Tłumaczy Maryi jak to pewnej grudniowej nocy minionego roku. Zapłonęła na niebie nowa gwiazda w wyjątkowym blasku. Żadne mapy nieba nie pokazywały takiej gwiazdy, ani nic o niej nie wspominały. Imię jej było nieznane, nie miała bowiem nazwy. Narodziła się więc złona Boga i rozkwitła, żeby oznajmić ludziom błogosławioną prawdę, Boży sekret. Ludzie jednak nie zwrócili na nią uwagi gdyż w ich duszach było zepsucie. Nie wznosili oczu ku Bogu i nie umieli czytać słów, które On, niech będzie błogosławiony na wieki, kreśli ognistymi gwiazdami na sklepieniu nieba. Oni jednak ujrzeli ją i starali się pojąć jej wymowę. Wyrzekając się dobrowolnie odrobiny snu koniecznego dla ciała, Zapominając o jedzeniu, zagłębiali się w badaniach Zodiaku. Układy gwiezdne, czas, pora roku, dawne obliczenia i astronomiczne kombinacje pozwoliły im znaleźć imię i ujawnić tajemnicę tej gwiazdy. Jej imię, Mesjasz. Jej sekret, żyje Mesjasz, który przyszedł na świat. Wyruszyli więc w drogę, aby go uczcić. Nic nie wiedzieli o sobie nawzajem. Podróżując nocą przez góry i pustynie, doliny i rzeki, dążyli ku Palestynie, bo gwiazda posuwała się w tym kierunku. Dla każdego z nich, wyruszającego z trzech odrębnych punktów Ziemi, w taki sam sposób przesuwała się. Spotkali się nad Morzem Martwym. Wola Boża tam ich połączyła. Wyruszyli więc razem dalej, rozumiejąc się nawzajem, chociaż każdy z nich mówił swoim odmiennym językiem. Nie tylko mogli się nawzajem zrozumieć, lecz także dzięki cudowi wiecznego, mogli w tym kraju mówić Jego językiem. Doszli razem do Jerozolimy. Wiedzieli bowiem, że Mesjasz miał być królem Jerozolimy, królem Żydów. Gwiazda jednak ukryła się na niebie, ponad tym miastem. Oni więc ze złamanymi bólem sercami zaczęli badać siebie, żeby pojąć, w czym mogli Bogu chybić. Uspokoiwszy się jednak w swoich sumieniach, Zwrócili się do króla Heroda z zapytaniem, w jakim pałacu narodził się król Żydów, któremu właśnie przybyli się pokłonić. Król Herod zwołał więc przedniejszych kapłanów i uczonych w piśmie i zapytał ich o to, gdzie mógł narodzić się Mesjasz. Oni zaś odpowiedzieli w Betlejem Judzkim. Udali się więc w kierunku Betlejem, a gdy tylko opuścili święte miasto, gwiazda znowu ukazała się ich oczom. Poprzedniego wieczora wzmogła blask i całe niebo zapłonęło. Kiedy zaś zatrzymała się nad tym domem, połączyła w swoim płomieniu całe światło pozostałych gwiazd. Zrozumieli więc, że znajdują się tam, gdzie jest boski syn. Oddają mu teraz chwałę i przynoszą skromne dary. Przede wszystkim zaś ofiarowują serca, które nigdy nie ustały w błogosławieniu Boga za otrzymaną łaskę i miłują Jego Syna, którego święte człowieczeństwo oglądali. Potem mają powrócić, żeby zdać sprawę królowi Herodowi. On bowiem także pragnie się Jemu pokłonić. A oto tutaj jest złoto należne królowi, oto kadzidło, jakie należy się Bogu, a tu o Matko, tutaj jest mirra. Twój syn bowiem jest człowiekiem, a nie tylko Bogiem. Pozna więc gorycz ciała i ludzkiego życia oraz nieuniknione prawo śmierci. Przez wzgląd na naszą miłość wolałbym tych słów nie wypowiadać. Wolałbym sądzić, że także w ciele jest wieczny, jak wieczny jest jego duch. Jednak, o niewiasto, jeżeli nasze pisma, zwłaszcza jeśli nasze dusze się nie mylą, to on, Twój Syn, jest zbawicielem, Bożym Chrystusem. Dlatego właśnie będzie musiał, dla zbawienia świata, przyjąć na siebie zło tego świata. A jedną skarzanie jest śmierć. Żywica ta przeznaczona jest właśnie na tę godzinę, aby jego święte ciało nie zaznało zgnilizny rozkładu i zachowało doskonałość aż do zmartwychwstania. Niech przez wzgląd na ten dar pamięta o nas i niech zbawi swoje sługi dając im swe królestwo. Ty matko Powiedz swemu dziecku o naszej miłości, abyśmy zostali uświęceni, abyśmy, całując Jego stopy, sprowadzili na siebie niebiańskie błogosławieństwo. Maryja, przezwyciężając przerażenie spowodowane słowami mędrca, pokrywając uśmiechem smutek powstały na myśl o pogrzebie, podaje dziecię. Kładzie je w ramiona najstarszemu, który je całuje. Jezus go głaszcze. Potem podaje dziecię innym. Jezus z uśmiechem bawi się łańcuszkami i frędzlami. Przygląda się z zaciekawieniem otwartej szkatule pełnej czegoś żółtego i błyszczącego. Śmieje się widząc, jak słońce tworzy tęczę, padając na brylant pokrywy naczynia z mirrą. Później mędrcy oddają dziecię matce i powstają. Maria też wstaje. Najmłodszy nakazuje sługom wyjść i wszyscy kłaniają się po kolei. Trzej magowie rozmawiają jeszcze przez chwilę. Nie potrafią opuścić tego domu. W oczach mają łzy wzruszenia. Zbliżają się w końcu do wyjścia odprowadzani przez Maryję i Józefa. Dziecko chciało zejść na ziemię i podaje małą dłoń najstarszemu z trzech. Idzie, trzymane za rękę przez Maryję jednego mędrca, pochylonego, żeby go podtrzymywać. Jezus stawia niepewne dziecięce kroczki, śmieje się, dotykając nóżką smugi rzucanej na posadzkę przez słońce. Dochodząc do progu, Trzeba pamiętać, że izba ciągnie się przez całą długość domu. Trzej żegnają się, klękając raz jeszcze, żeby ucałować stopy Jezusa. Maryja, pochylona nad dzieciątkiem, ujmuje jego rączkę i prowadzi ją, czyniąc znak błogosławieństwa nad głową każdego maga. Jest to już znak krzyża, który kreślą, prowadzone przez Maryję, paluszki Jezusa. Trzej schodzą potem ze schodów. Na placu czeka karawana, gotowa do wymarszu. W zachodzącym słońcu lśnią ozdobne guzy przy wędzidłach koni. Na placyku tłoczą się ludzie, żeby zobaczyć niezwykłe zjawisko. Jezus śmieje się, klaszcząc w rączki. Mama podniosła go i oparła o szeroki parapet ograniczający podest schodów. Obejmuje Jezusa ramieniem na wysokości jego piersi, żeby nie spadł. Józef schodzi wraz z trzema, a gdy wsiadają na konie i wielbłąda, przytrzymuje każdemu strzemię. Teraz słudzy i panowie są już w siodłach. Dają hasło do wymarszu. Trzej mędrcy chylą się w ostatnim ukłonie aż do karków wierzchowców. Józef kłania się, Maria także i ponownie prowadzi rączkę Jezusa w geście pożegnania i błogosławieństwa.